chmura zapewne w większości z Państwa kojarzy się z współdzieleniem plików, z przechowywaniem plików gdzieś w chmurze publicznej, czy z pocztą. Tak naprawdę Yahoo Mail czy Office 365 to nic innego jak kliencka forma chmury publicznej. Możliwość skorzystania z usługi mailowej, w tym przypadku pocztowej. Nie do końca wiemy, gdzie te nasze maile są przechowywane. Ufamy dostawcy takiej usługi, że on bezpiecznie je dla nas przechowuje, a nam tylko udostępnia usługę w postaci możliwości wysyłania, odbierania poczty. Dokładnie. Od wielu już lat tak naprawdę staje się to standardem i większość z nas już o tym nie myśli. Jakby dla nas staje się standardem, że nasza poczta jest gdzieś w chmurze, po prostu funkcjonuje i bardzo rzadko słyszy się o tym, że coś z tą pocztą złego się dzieje. Tak? To zostało się jakby nie tylko takim standardem, ale przedmiotem zaufania, że jeżeli oddajemy nasze maile gdzieś do jakiegoś dostawcy chmury, to nic się z nimi nie dzieje. No ale poza tymi mailami, poza tą standardową usługą poczty są jeszcze inne usługi, które mogą być również przechowywane w chmurze, ale tutaj jednak to zaufanie jeszcze nie jest na tyle dojrzałe, żeby tak po prostu wszystko oddawać. Czyli jednak jeśli chodzi o maile, wierzymy i ufamy, ale jeśli chodzi o inne usługi, jeszcze nie do końca. I czy to jest uzasadnione? Faktycznie tak, tak często jest. Bardzo mocno pracujemy, rozmawiamy z klientami, aby zmieniać ich percepcję, bo to tak naprawdę chodzi o zmianę postrzegania chmury. My jako Microsoft w naszych centrach przetwarzania Azure naprawdę dokładamy wszelkich starań, aby dane klientów były bezpieczne, aby systemy, które powierzają nam klienci, działały stabilnie, wydajnie. I naprawdę mamy już bardzo wielu klientów w Polsce, którzy zaufali nam i korzystają w pełni z tej chmury, są zadowoleni.